ale na końcu było zarobek 76 tysięcy. I mieszkania bardzo szybko potaniały o 50%, bardzo szybko. W ciągu tych 3 miesięcy nie mogłam siedzieć na miejscu, więc kupiłam 3 mieszkania. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Ania Badaj. Piąteczka Ania, cześć. Cześć. Ania jest, przyjechała do Polski z Ukrainy i jest Ukrainką. I słuchajcie, po 3 latach pracy na etacie w Polsce postanowiła, może być w obcym kraju, rzucić pracę, w której zarabiała bardzo dużo, bo miała bardzo fajne stanowisko i pójść w nieruchomości. I chciałem właśnie z Anią o tym porozmawiać, bo Ania jest osobą, która udowadnia, że nie trzeba wcale wykształcenia mieć specjalnie, doświadczenia, czy nawet znać perfekcyjnie, idealnie języka, tak jakby jak ktoś, kto się tu urodził. A po 3 latach bycia tutaj u nas w Polsce zaczęła robić rzeczy, które niektórym Polakom, którzy są tutaj od 20, 30, 50 lat, się nie śnią. Więc chciałem pokazać Ani historię i porozmawiać o tym, bo Ania pracowała jako dyrektor w dużej sieci handlowej, dyrektor wielkiego marketu. I właśnie powiedz mi, Ania, no, pracowałaś na Ukrainie, prawda? I tak. Dlaczego zdecydowałaś się jakby przyjechać do Polski i skąd to się wzięło w ogóle, żeby przyjechać do Polski z Ukrainy? No bo mąż ma pochodzenie polskie i dawno tak myśleliśmy, żeby przyjechać do Polski. I tak zaczęliśmy ten plan realizować, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie. No bo mąż ma pochodzenie polskie i dawno tak myśleliśmy, żeby przyjechać do Polski. I tak zaczęliśmy ten plan realizować, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie. No, zaczęło się chytać, ja jestem z Odesy, to jest takie miasto zagrożone, więc postanowiliśmy w tym kierunku patrzeć i no i przyjechałam do Polski, do Katowic. I No właśnie, ale no, tutaj jak w Polsce jest to, trochę lepiej się żyje, trochę bezpieczniej, prawda? Wynagrodzenie, to już mówiłeś mi, że no, nie było tak dobrze jak na Ukrainie, w Polsce, ale no, było się dobrze mieszkało. A dlaczego akurat na Śląsk? To tam zostałaś oddelegowana, czy? Wiesz co, ja jak prosiłam, żeby mnie do Polski, no, jak to się przenieśli. Przynieśli mnie do Polski, to powiedziała, że mam syna, który mieszka w Pradze, żeby być bliżej tego syna. I zaproponowali Katowice, bo to jest taki fajny węzeł jakby. Na całą Polskę zresztą, tak? Tak, no i do Pragi bardzo szybko, na Ukrainę też szybko, do Warszawy. No super, nie narzekam, bardzo mi się podoba, fajnie. Dlaczego zdecydowałaś się coś zmienić w swoim życiu? No bo mogłaś tam dalej sobie pracować, miałaś samochód służbowy, byłaś dyrektorem, miałaś kilkaset osób pod sobą. No. Więc na pewno źle nie zarabiałaś, na tym Śląsku mogłaś spokojnie sobie żyć, odkładać pieniądze. No, wiesz co, dlatego, że handel detalistyczny zaczął tak cierpieć, bo internet się rozwija, duża konkurencja i zaczęli wdrażać mocno takie zasady, dyrektywny taki management, że jest rozkaz, jest decyzja z góry, musisz to wykonać. Reżim taki wprowadzili. Taki reżim. Nic nie interesuje, ma tak być, koniec. A ja jestem osobą, która tak nie chce, mi to nie odpowiada. Ja lubię decydować, lubię kreować różne rzeczy, lubię robić mieć po swojemu, tak. Mieć wpływ, zmieniać coś. I to mi nie odpowiadało i tak, wiesz, taką, no nie depresję, tylko takie, wiesz... Wypalenie trochę, tak? Wypalenie takie miałam z tego powodu. A ja skończyłam wcześniej, jak byłam dzieckiem, szkołę artystyczną, bardzo lubiłam takie rzeczy, urządzać jakby, swoje tam miejsce, gdzie mieszkałam, aranżować i tak dalej. No i jak kupowaliśmy tu w Polsce dla siebie mieszkanie, to zauważyłam, jak dużo jest ruder takich mieszkań, takich strasznych. I powiedziałam wtedy do męża, słuchaj, kupimy mieszkanie, wyremontujemy go, sprzedamy, nawet nic tam nie zarobimy na tym mieszkaniu, tylko coś zrobię po swojemu, jako ja chcę dla i zabawy. Tak dalej. Tak, dla zabawy po prostu. No i jak zaczęliśmy o tym gadać, to Google chyba tam, Facebook słucha nas i zaczęło mi podrzucać filmiki o nieruchomościach, o tych aranżacjach. Na początku to były filmiki twoich konkurentów, ale tam powoli zacząłem to oglądać, powoli pociągnęła to ciebie i ja mówię, kurczę, na tym jeszcze da się zarobić, na tym nie tylko się pobawić, ale jeszcze zarobić. No i zauważyłam, że to co mówisz, to mi tak, wiesz,
Przemówiło do siebie. Przemówiło to i no, zdecydowałam się pojechać do ciebie na szkolenie, żeby flipować po prostu. No i właśnie, i kupiłaś pierwsze mieszkania, czy pierwsze mieszkanie? Przed szkoleniem jeszcze. Przed szkoleniem. Nie doczekałam się. No i a ile kupiłaś? Trzy. Okej, okay, przed szkoleniem. I jakby jak z perspektywy te zakupy oceniasz? Jakby, bo... Wiesz co, ja tak, jak ja kupiłam, to myślałam, że super sobie okazję kupiłam. Jak przyjechałam na szkolenie, zrozumiałam, że to nie jest do końca okazja, ale dobrze to było kupione. No i dobrze, że przyjechałam na szkolenie przed remontem jeszcze, dlatego, że nauczyliście tam robić remonty tak tanio, jakby skutecznie i tak dalej, żeby to było ładnie. Optymalnie, optymalnie, tak. I jak wróciłam, to już kosztorys remontu był taki sztywny, że nie mogę wyjść nawet złotówkę tam. No i dzięki temu dało się to... Uratować i zarobić na tak, to, tak? Tak, tak. No i nieźle. Okej, okay, i później, później dalej jeszcze pracowałaś na etacie? Dalej jeszcze tam te flipy robiłaś? Tak, ja dalej pracowałam jeszcze na etacie, ale już nie tak chętnie. Zrozumiałam, że da się zarobić w innym miejscu i z dużą frajdą, tak jak ja chcę po mojemu. No i zaczęłam myśleć o tym, żeby się zwolnić. Pisałam tam wypowiedzenia, które nie dawałam, bo jednak 17 lat w tej korporacji bałam się ją porzucić. To jest, no wiem jak to jest, to jest coś takiego, że tak. Chcesz, a z drugiej strony masz tam... Taką... No, masz takie złote kajdanki, tak, że... benefity, samochód, tak, tak, tak. No. Jakby też pozycję pewną, tak, prawda, tutaj. No, no. Oczywiście, oczywiście. I to, co teraz mi brakuje właśnie we flipach, to mojej ekipy. Bo ja mam tak zajebistą ekipę, tak fajną w pracy i tak mogłam na nich polegać, że kurczę, tego brakuje. Tutaj możesz sobie swoją ekipę zbudować, tak jakby, tak? No, no. Tak, bo akurat spotykamy się tutaj właśnie przy okazji flipów hurtowych, bo Ania przyjechała do Lublina po raz kolejny na warsztaty z flipów hurtowych, bo już chce to robić dużo z większą skalą, więc jakby to jest moment, żeby to ekipę swoją budować wewnętrzną, która pomoże ci skalować to. Co się stało, że jakby tą pracę rzuciłaś? Kiedy był taki moment, że tą pracę rzuciłaś? No wiesz co, jak ja już zarobiłam tam pierwsze pieniądze na tych flipach, zrozumiałam, że da się z tego żyć. Ja już w tej korporacji pracowałam, tak byłam taką statystą, tak średnio chodziłam do pracy, nie odpowiadałam tam na maile, na telefony. Okay, już tak unikałaś tak, pracy. Unikałam pracy, po prostu olewałam wszystko. No i zaczęło się pode mną chytać. Ja tak czułam, że mnie tam zaraz poproszą do wyjścia. Na dywanik. Na dywanik. I ja sobie załatwiłam wtedy, bo miałam wysoką zdolność kredytową, załatwiłam sobie pożyczkę hipoteczną na swoje własne mieszkanie, 400 tysięcy złotych. I więc to było takie już bezpieczeństwo, że nawet jak jutro wywalą, to ja już mam te pieniądze. Są środki, żeby... Tak, są środki, żeby flipować i dalej sobie żyć. I właśnie tak się stało, że wywalili mnie z tej korporacji, ale dali mi jeszcze 100 tysięcy złotych odprawy. Zostawili mi samochód służbowy tam na kilka miesięcy, jeszcze coś tam, więc... Super. Czyli wyszło tak, że ty się chciałaś zwolnić, ale się bałaś, ale, tak. Ale oni sami zobaczyli, że już chyba nie ma z ciebie pożytku. No, ja miałam trochę takie, że no, wywalili mnie po 17 latach super pracy, super wyników, byłam taka super, ale później mąż powiedział, Ania, to 100 tysięcy ci dali, to wiesz, tak, to, tak. To robimy jeszcze i zrobiliśmy flipa od razu, szybko. No, właśnie na 94 tysiące kupiliśmy mieszkanie, sprzedaliśmy z zyskiem 18 tysięcy, nie jest to dużo 18, nie tak jak ty uczysz, ale wiesz, to było 2 tygodnie, nic nie robiliśmy, tylko stare kwiaty wyrzuciliśmy i przy wkładzie 90 tak. tysięcy zarobić na Śląsku, 18. Na Śląsku tak można znaleźć, tak, prawda? Na Śląsku tak. Takie okazje. No. Okej, okay, okay. Czyli można powiedzieć, że podsumowując, było tak, że chciałaś się zwolnić, ale to praca za ciebie zwolniła jeszcze. Tak. Jeszcze, ale bo to jakaś ugoda była, tak, że miałaś wysokie stanowisko i oni powiedzieli, dobra, to już nie mamy z ciebie pożytku, to dogadajmy się. Tak, tak. Ale tak zwalniają dyrektorów właśnie, no na takich wysokich stanowiskach, żeby nie chodzili do sądu, żeby nie było tych wszystkich. Bo wszystko wiedzą. Wszystko wiedzą. Wszystko jest. No i to takie wiesz, później atmosfera taka niefajna się tworzy w pracy, lepiej dać te pieniądze i. A ty się chyba ucieszyłaś, tak? Że jakby oni to decyzję podjęli za ciebie, prawda? Bo, bo to też ci uwolniło czas. Business Rider. Ile od tej pory zrobiliście, czy zrobiłaś flipów? Zrobiliśmy 14 flipów, teraz dwa mamy jakby pod umowami przystępnymi. No, nie jest to dużo, ale flipujemy 2 lata i mieliśmy rok przerwy, bo... Bo COVID. No i właśnie mówiłeś, że ten COVID cię wystraszył mocno. Tak. Że... No bo
jakieś tam... No miałam doświadczenia takie. Miałeś doświadczenia. Jak to są doświadczenia? No ja mieszkałam w Moskwie w 98 roku i wtedy Rosja ogłosiła default kraju. Mhm. Waluta spadła ostro od razu tam 5 razy i mieszkania bardzo szybko potaniały o 50%. Mhm. Bardzo szybko. Mhm. No w ujęciu dolarowym oczywiście. Mhm. Później to wróciło i wtedy zrobiłam swojego najlepszego flipa, bo kupiłam na dołku mieszkanie dwupokojowe za 27 tysięcy dolarów. Mhm. Po 6 latach sprzedałam go za 157 tysięcy. Mhm. Więc w 6 lat taki wzrost. Dolarów, tak? Dolarów, dolarów. W Moskwie, tak? Tak, w Moskwie, no. Mhm. I drugie to było w 14 roku, kiedy się zaczęła wojna Ukrainy i Rosji. Byliśmy bardzo daleko od tej wojny, ale w całym kraju o 30% mieszkania potaniały też dość szybko, no też w ujęciu dolarowym. I dlatego jak się tu w Polsce zaczął koronawirus, ja mówię, o stop, ja już takie rzeczy przeżywałam, zobaczymy co to da i co to będzie. Czyli wstrzymało ciebie to? Trzymało to mnie mocno. I do jakiego czasu? Kiedy jakby zobaczyłaś, że to nie jest... Jakby... Do tego czasu, jak mnie wywalili, bo tu już COVID, nie COVID. Trzeba działać, no. Okej, okay, ale załóżmy, no, COVID się zaczął w marcu, tak? Tak realnie w Polsce. A... Wiesz co, nawet na końcu lutego no, jakby już było słychać, że ten COVID coś tam będzie i gdzieś tam jest problem w Chinach i tak dalej. I już to mnie wystraszyło, więc w marcu ja już nic nie robiłam w ogóle. A zaczęliśmy działać w październiku 20 roku. Jakby z powrotem, tak? Jakby... Z powrotem, tak. Mhm. Od marca do października, no taki był przestój, nic nie robiliśmy. Okej, okay, a już w październiku to już było pełno tak, paru już, rynek szedł, tak? Już było jasne, że tragedii nie okay. będzie. I powiedz mi, zrobiłaś te paręnaście flipów i ile zrobiłaś najwięcej na mieszkaniu? 76. 76. I jaki tam kapitał poszedł? Znaczy tam było 124 zakup. No nie pamiętam dokładnie, ile był ten remont, ale na końcu 60 coś tam tysięcy, ale na końcu było zarobek 76 tysięcy. No bo okej, nie jest to dużo, bo w Warszawie po 200 tysięcy zarabiają, ale my tam na Śląsku... Ale mały kapitał. A w jakiej miejscowości? W Gliwicach. Gliwicach, Gliwicach. Okay. Nie, taka nie najlepsza dzielnica, Ligota Zabrska, taka no średnia dzielnica, ale bardzo dobry blok. No i to było kupione z przetargu. Byłam tam sama na tym przetargu, więc wzięłam za cenę ofertową. Nikogo nie było? Tak? Nikogo nie było. A mówią, że nie da się kupować. No, zrobiłam tak? też flip taki, 72 tysiące zarobiliśmy, kupione z Otodomu. Mieszkanie, no wynegocjowana tam cena, ale wiesz, jakiś tam czas tam wisiało to ogłoszenie. No i zrobiliśmy remont i sprzedaliśmy z takim dużym zyskiem. I tam kupiliśmy to mieszkanie za 145 tysięcy, za 140 i 5 agencja. No bo jeszcze agent tam był nieruchomości, ale to fajny agent, taki super, który z nami został i teraz, pomaga wam teraz. Tak, i teraz nam pomaga i współpracujemy z tą panią. Okay, a powiedz mi, Ania, co ci jakby zanim w tą branżę weszłaś, jakby wiedziałaś, że tutaj jakieś są pieniądze, czułaś, że jest potem potencjał, to miałaś jakieś obawy, że sobie nie poradzisz albo że, no, że te sprawy urzędowe będą trudne? Wiesz co, na początku to wszystko było łatwe, super, weszliśmy bardzo tak no, grubo. No, a później jak przyjechałam do Ciebie na szkolenie, jak zobaczyłam, jakie są nieruchomości właśnie poniżej wartości rynkowej, że problemy prawne i tak dalej, i to już zaczęłam się bać. Nie jestem tutaj tak pewna w tych tematach. Cieszę się, że jestem na Śląsku, bo jest to ogromny rynek i da się kupić mieszkanie nawet no, poniżej wartości, nawet bez tych trudnych tematów. I tak właśnie staram się kupić bezpiecznie, bo nie mogę stracić kapitału. Nie mam go dużo i mam jeszcze kapitał wspólnika, więc kupuję bardzo bezpiecznie. No, ale teraz już mam obawy, że może być tam coś tak, że wtopię się w to. No i słyszałam takie historie, że czasami kupują, a osoba na przykład ubezwłasniewolniona i to już co dalej. No tak, no trzeba, jakby to jest taki przykład, że można kupić mieszkanie od osoby ubezwłasnowolnionej i trzeba mi, no, mieć pewność, od kogo się kupuje. No jeżeli widzisz, że ktoś jest taki dość lekko nie teges, może mieć problemy z poczytalnością na przykład, tak? No. Jest już ta starszą osobą często, tak, chorowaną, no to warto było się upewnić, że ta osoba jest zdrowa, tak, no i nie, bo jego oświadczenie nie jest warte. Tak. Ale no, ja takiej sytuacji nigdy nie miałem, ani nie byłem blisko tego, ale wtedy można wziąć osobę na przykład z jej bliską, jako osobę taką zaufaną, która stanie do aktu i poświadczy, że ta osoba no, nie jest ubezwłasnowolniona na przykład, tak, i jest świadkiem tej sytuacji, żeby nie było sytuacji, w której, nie wiem, ona
później się czuje wykorzystane, czy jakkolwiek inaczej, tak? Czyli, czyli wziąć kogoś z rodziny, dziecko na przykład tej osoby, córkę, syna, brata, wtedy jakby ryzyko się no, mocno zmniejsza. No. Tak, ale ja osobiście no, nie słyszałem o takiej sytuacji, że ktoś by kupił i później mu powiedział, że ten akt jest nieważny. Tak, no ale to... No ja słyszałam, na Facebooku właśnie czytałam, że była taka sytuacja, że ktoś kupił, a później się wyjaśniło, że osoba jest właśnie uwolniona i trzeba odwrócić ten akt. A już tam dał jakiś duży zadatek i to już wiesz. Tak, no to jest realne, gdyby na przykład kupował przez pełnomocnika, a wtedy tej osoby nie zobaczył. No. Tak, to wtedy... tak to było. No. Tak, ale wtedy też odpowiedzialna jest ta osoba, która była pełnomocnikiem, prawda? Za to w pewnym sensie jakby ona odpowiada, że oświadczyła nieprawdę. Tak. A mogłaby wiedzieć, no ale to już jest jakby dłuższa historia. Business Rider. Długo jakby nosiłaś się z zamiarem, żeby przyjechać na szkolenie, czy myślałaś, że zrobisz te trzy pierwsze flipy i dopiero przyjedziesz wtedy, jak je zrobisz, czy raczej podjęłaś decyzję dosyć szybko? Nie, ja podjęłam decyzję dosyć szybko, że będę w to wchodzić, w te tematy nieruchomościowe. I no, tylko szkolenia nie robić tam raz w tygodniu i musiałam poczekać 3 miesiące na to szkolenie. Ale bo to nie było miejsca, czy co? Nie, po prostu zapisałam się na następny termin i czekałam. Nie pamiętam, dlaczego tak było, bo ja też muszę tam w pracy poukładać, żeby wolne mieć i tak dalej. Zapisałam się, miałam 3 miesiące od zapisów do szkolenia, no i w ciągu tych 3 miesięcy nie mogłam siedzieć na miejscu, więc kupiłam 3 mieszkania. Nie wiedziałaś jeszcze, czy dobrze kupiłaś, ale... Nie, no ja tam tak liczyłam, że tam, bo opowiadasz w tych filmikach, że trzeba zarobić 30 tysięcy, to ja chodziłam agentom, mówiłam, słuchajcie, to wycencie mi tak, że bo ja na końcu zarobiłam 30 tysięcy. To oczywiście, że oni mi mówili, że tak, to pani zarobi tutaj wszystko. Tak. Gdyby oni wiedzieli, ile ty zarobisz, to sami by to robili tak naprawdę, tak. A to sztuką jest policzyć ten zysk, policzyć te koszty, wziąć ryzyko na siebie. No. I jakby, no ja bym nie poszedł do agenta i powiedział mu, masz znaleźć takie mieszkanie, żebym zarobił X, prawda? No. Niektórzy też moje filmy rozumieją tak bardzo zero-jedynkowo, albo to, co mówię, i mówią, masz zarobić 30 tysięcy. A ja mówię, nie, masz zarobić co najmniej 30, to jest takie minimum, to jest takie socjalne, jak coś się wszystko źle poukłada, tak? No dzisiaj moje minimum jest wyższe, bo ceny poszły do góry, jest inflacja, więc jakby też minimum mam wyższe, bo 40 tysięcy przy takim minimalnym jakimś kapitale. No i wszystko to się zmienia i teraz niektórym absolwentom musiałem dopiero powiedzieć, że słuchajcie, nie róbcie tak, żeby zarobić 30, róbcie tak, żeby zarobić maksymalnie ile się da, ale nie mniej niż 30. No tak, 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 tak. No ja też myślałam, że minimalnie 30, no ale później wiesz, jak mówię, no nie, to Siwiec powiedział 30 trzeba zarabiać, a ja zarabiam 20, tylko ja włożyłam 62 tysiące na jednym flipie, wiesz? Czyli jednocześnie zarobiłaś na mieszkanie. No tak, i zarobiłam 20, okej, nie tak jak powiedziałaś, ale przy bardzo mam kapitale. No to jeszcze jest jakby do wytłumaczenia, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że może być taka sytuacja, że się napracujesz bardzo, bardzo, bardzo i te 20 tysięcy nie będzie adekwatnym zyskiem do, nie do kapitału, ale do pracy i do czasu. Tak. No i właśnie to była taka sytuacja, kiedy mieliśmy problemy z ekipą remontową. Na tanim mieszkaniu. Tak, na tanim mieszkaniu. No i później poszliśmy do sądu, nawet tam z nimi wygraliśmy ten sąd, ale no to nie było przyjemne. To lepiej tego unikać. I właśnie po tych wszystkich rzeczach powstał mój wspólnik, z którym razem robimy remont. On robi remonty, włożył swój kapitał, połowę kapitału. On robi remonty. I tanie wtedy te remonty wychodzą? Jak tam, wiem, że to jest, podobnie. To jest twój szwagier też z Ukrainy, tak? Wychodzi cenowo podobnie, ale dużo szybciej. Dużo szybciej i jakby pewnie on to ma na głowie, tak? Tak, on to ma na głowie. On wcześniej budował takie duże farmy dla byłego mlecznego na Ukrainie, więc on się zna na takich komunikacjach, elektryce, hydraulice, takich rzeczach. Trudniej dla niego idą silikony i takie, wiesz, detale. No, ale on jest tam na dobrej drodze i będzie dobrze. No i więc on to ma wszystko na głowie, ja już tego nie mam. No i teraz ja mam takie sumienie, że muszę wchodzić w duże projekty, bo ja mam wsparcie w postaci tego szwagra, który robi remonty. Tak, czy remonty to nie problem jest, tak? Tak, remonty to już dla mnie nie problem. Ja mam no, męża, wspólnika od samego początku, który ma wszystkie papiery, wszystkie umowy na głowie, więc ja muszę teraz robić coś takiego, wiesz, poważnego, nie siedzieć po prostu. No to właśnie, jakie masz teraz plany, bo przyjechałaś na flipy hurtowe i jakby co byś chciała zrobić teraz? No kamienicę chciałabym kupić.
kupić. Kamienice. A tam kamienic na Śląsku to jest dużo. Dużo i to są po niemieckie takie dobre kamienice. Zdrowe. Zdrowe takie, no. No, oczywiście trzeba zacząć od takich 6-8 lokalowy maksymalnie, sprawdzić wszystko to, co tam wczoraj powiedziałeś, wszystko zapisałam, co trzeba sprawdzić, jak podejść do tej kamienicy, jak policzyć, no i później działać, no trzeba. A wystarczy Wam kapitału, który macie, czy będziecie jakieś posiłkowali się jeszcze inwestorem? No, musimy zamrozić cały kapitał, dlatego myślę tak, że będziemy dalej flipować na swoim kapitale, a do kamienicy trzeba będzie szukać kapitału zewnętrznego. No i tak chyba najlepiej, żeby ten rotujący kapitał mieć tak, swój. Tak, bo to szybko, a tak, my musimy szybko, z tego żyć. A ten, który jest zamrożony na dłuższy czas, czyli na rok, czy na półtorej, gdzie też jest, będzie dużo większy zysk, no to też się podzielić z kimś tym zyskiem. Tak. A myślicie o deweloperce też, żeby w przyszłości coś budować, czy raczej na razie się skupiasz na tych hurtach i żeby to jeszcze bardziej rozkręcić? Wiesz co, ja jestem zwolennikiem takiego, że trzeba iść powoli i no nie powoli, tak, ale krok po kroku. Krok tak? po kroku. Teraz tak. większe kroki, ale małymi krokami. Tak, tak. No to ja też to uważam, że nie ma co jakby zwiększać skali tak skokowo, no, bo to może być jakby zabijające. Ktoś za szybko rośnie, to są, jak mięśnie za szybko rosną, to są rozstępy później, tak? Tak. I to właśnie te rozstępy są później do końca życia. No bo jest taki efekt gumy. Naciągasz, a później to odstrzela z powrotem i... Dokładnie, no. więc lepiej to robić powoli. Business Rider. Jaki był taki najtrudniejszy Twój flip? Czy miałeś jakieś takie przygody, które były dosyć ciekawe i jakby coś, czego się nie spodziewałeś w ogóle w tym biznesie? Bo mówiłaś, że kupiłaś mieszkanie po szkodzie górniczej, że podłoga była tak krzywa i co, robić było wylewki? No wiesz co, jakby ja tam sama robiłam remont, to ja by tam poległam na tym flipie. A dobrze, że robił ten flip Alex. No i ja dzwoniłam do niego, mówię, słuchaj, jest super mieszkanie, tak? Mój wspólnik ten od remontów. Mówi, jest super mieszkanie, super cena, ale jest tak krzywe, tak fatalne. On mówił, bierzemy wszystko, zrobimy wszystko. A później jak wszedł już na to mieszkanie, mówię, o kurde, 20 cm różnica i jeszcze to było nachylone do drzwi wejściowych. I nie zrobisz tam wylewki, bo drzwi się nie otworzą, no czy tak. co, będziesz miał taki próg. I tak zrobiliśmy tam próg i tak dalej. Próg musi być tak. No, ale wiesz, to było takie trudne remontowo mieszkanie. Wiesz co, nie miałam jakichś tam specjalnie trudnych tematów, bo ja podchodzę do tego bardzo ostrożnie. Bardzo wszystko wyważam, żeby nic tam się nie spieprzyło, żeby było dobrze. Remontowe takie miałam. A jeśli chodzi o ludzie, o dogadanie się z ludźmi, na przykład, o których kupowałaś mieszkanie, czy mówili coś, że o, pani ze wschodu, w sensie takim, że nie wiem, może chętniej ci sprzedawali mieszkanie, czy mieli obiekcje na przykład, czy to w ogóle jakkolwiek miało wpływ? Wiesz co, jak osoba chce szybko sprzedać mieszkanie, bo ma nóż na gardle, czy tam na przykład kupiłam jedno mieszkanie, w trakcie rozwodu była rodzina pokłócona strasznie, to oni mają gdzieś, czy to jest ze wschodu, czy z zachodu, czy z nieba, czy kto to jest i nie miałam takich obiekcji żadnych. No czasami zapytają, o co pani tam ze wschodu, no tak pogadamy. Nie zauważyłam żadnych problemów z tym. A jeśli chodzi o to, że jesteś kobietą na przykład, czy uważasz, że trudniej ci się robi niż... Z fachowcami tak. Fachowcy tak, pani się na tym nie zna, proszę mi tu nie mówić, to było. Tak. No. Ale to chyba można przełamać, prawda? Że jakby można powiedzieć, bo ja widziałem wiele kobiet, które tak naprawdę tych majstrów wszystkich to trzymają mocno za jaja i to charakter się liczy tak naprawdę, a nie kompetencja często. Tak, no bo wiesz co, ja byłam dyrektorem, 600 osób miałam pod sobą, to potrafię stanąć i powiedzieć, ale ja czasami jechałam za ostro po tych fachowcach, tak zbyt dyrektorsko. I oni tego też nie wytrzymywali, teraz to wiesz, bo Alex z nimi bardzo ostrożnie gada, słucha ich tam bzdury, ale dogadują się, ja nie potrafię z nimi dogadać. No i właśnie, trzeba to oddelegować, tak? To jest jeden z elementów zespołu, a Alex rozumiem, że po prostu zarabia na tym głównie, że jakby jest firmą remontową, tak? Jakby... Nie, my jesteśmy w jednej spółce, kapitał pół na pół i zyski pół na pół. Okej, czyli jakby on też partycypuje w tym, za ile ty kupisz i za ile sprzedasz, prawda, tak? Tak, wszystko pół na pół.
Tak, jesteśmy 50-50 wspólnikami. Okej, okay, super, super. Cieszę się, Ania, w takim razie, że u Ciebie tak dobrze się dzieje. Liczę, że teraz spotkamy się za rok albo za dwa na jakimś wydarzeniu czy na jakimś wyjeździe takim dla moich absolwentów. I, no, i się dowiem, co kupiłaś u kamienicy i ile mieszkań teraz robisz. Także dzięki serdeczne, że byłaś tutaj z nami i powodzenia. Dzięki, dzięki. Cześć. Cześć. All this doubt around me, damn it, look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I laid awake, I pray for better life.